Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się. A każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święty Mikołaj. Był śnieżny poranek. Biedronka Basia odwróciła się do ślimaka Bartka i powiedziała: Bartku, dziś odwiedzi nas święty Mikołaj. Naprawdę? Zdziwił się Bartek. Tak, on zostawia prezenty w butach grzecznych dzieci. Nie zapomnij wystawić ich za okno. Wieczorem Bartek wyczyścił swoje buty i ustawił na parapecie. Był tak szczęśliwy, gdy kładł się do łóżka, że nie mógł zasnąć. Gapił się w niebo, by zobaczyć Mikołaja i jego renifery. Następnego dnia Basia wstała bardzo wcześnie. Od razu podbiegła do okna. Jej buty były pełne prezentów. Znalazła kolorowe kredki i czerwone jabłko. Bartek też podbiegł do okna. Był bardzo szczęśliwy. Chciał zobaczyć, co przyniósł mu święty Mikołaj. Ale o rety! Jego małe buty były puste. Bartek był tak smutny, że nie zauważył dużego worka w drugim oknie. Co chwilę zaglądał do butów, chciał z nich coś wytrząsnąć, ale buty były puste. Było mu tak przykro, że postanowił uciec. Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem bardzo grzeczny. Basia poszła odwiedzić Bartka. Hej! Zobacz, co dostałam od Mikołaja! Basia zaczęła się martwić. Pukała i pukała, ale Bartek nie otwierał drzwi. Gdzie podział się Bartek? Muszę go odnaleźć. Chrząszcz Staś, pszczoła Baltazar i motyl Matylda poszli razem z nią. Bartek! 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 Przyjaciele odnaleźli Bartka, gdy zapadł zmrok. Ślimak siedział na pieńku i płakał. Basia podbiegła do niego. Co się stało, Bartku? Czemu płaczesz? Święty Mikołaj nic mi nie przyniósł, a ja byłem grzecznym ślimakiem. Nie wygłupiaj się. Na pewno dostałeś prezent. Basia pocieszała przyjaciela. Może był tak duży, że nie zmieścił się w bucie, więc Mikołaj położył go gdzie indziej. Nie! Nic mi nie przyniósł. Wydaje mi się, że święty Mikołaj nie istnieje. Właśnie wtedy na niebie pojawiły się sanie. Ciągnęły je dwa renifery. Ho, ho, ho! Mikołaj pomachał do dzieci. Mam nadzieję, że podobały się wam prezenty. Do zobaczenia za rok! Bartek był bardzo zdziwiony. Chodźmy wszyscy do Bartka poszukać jego prezentu. Mały ślimak od razu poczuł się lepiej. Chwilę po tym, jak weszli do domu Bartka, zauważyli wielką czerwoną paczkę. Zobacz, twój prezent leżał w drugim oknie. Tam jest, taki cudowny. Bartek odpakował prezent. Dostał kolorowe dzwoneczki. Bartek potrząsnął nimi. Kolorowe dzwoneczki uderzyły o siebie i wydały uroczy dźwięk. Są piękne! Staś zawiesił dzwoneczki w drzwiach i wszyscy pożegnali się z Bartkiem. Szczęśliwy ślimak wskoczył do łóżka i zasnął przy dźwiękach dzwoneczków.
tego w ten piękny dzień. Dziś tu nauczymy się. Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale o rety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki. Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę? Wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół? I każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł! Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół.
Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1 miejsce, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na 2 koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę. Przygotowali 5 kopczyków. 1 z jabłek, 2 z kasztanów, 3 z szyszek, 4 z orzechów, a 5 z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: 1 miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Matylda jeździ na nartach. Pewnego zimowego dnia Irenka zaprosiła wszystkich przyjaciół na narty. Czy wszyscy mają narty? Zapytała. Ja nie mam, odpowiedział Bartek. Ja też nie, dodała Laura. Ja, przyznała Matylda. Wobec tego zróbmy je. To wcale nie jest trudne, powiedziała uśmiechając się Irenka. Przyjaciele wzięli się do pracy. Piłowali i strugali wąskie deski. Przypięli do nich wiązania i zrobili dla każdego kijki.
przed obiadem narty były już gotowe. Wszyscy razem poszli na górkę. Gdy dotarli na miejsce, zapięli narty i założyli kaski. Wtedy Irenka zapytała: czy wszyscy potrafią jeździć na nartach? Jeśli nie, to mogę was nauczyć. Wszyscy pokiwali głowami oprócz Matyldy. Mały motyl nie potrafił jeździć na nartach, ale nie przyznał się do tego. To nie może być takie trudne, szybko się nauczę, powiedziała do siebie. Prawdę wyszeptała jedynie zielonej gąsienicy. Jako pierwszy ruszył Bartek. Jupi! Zawołał radośnie, mknąc w dół stoku. Basia jechała razem za nim, a także Baltazar i pozostali przyjaciele. Matylda startowała jako ostatnia. Wzięła głęboki oddech i odepchnęła się. Problem w tym, że nie wiedziała, jak się zatrzymać. Zjechała z następnej górki i jeszcze jednej. Odjechała daleko od pozostałych przyjaciół. Matylda zatrzymała się dopiero wtedy, gdy wpadła na wielką śnieżną zaspę. Minęło sporo czasu, zanim przyjaciele zorientowali się, że nigdzie nie ma Matyldy. Matylda nie umie jeździć na nartach, powiedziała w końcu zielona gąsienica. Nie umie? Wszyscy byli zdziwieni. Jeździ po raz pierwszy, ale była tak zdenerwowana, że nie powiedziała tego. Obawiam się, że mogło jej się coś stać. Przyjaciele zaczęli szukać Matyldy. Okolicy przelatywał doktor Sowa. Wypatrzył Matyldę w śniegu. Matyldo, co ci się stało? Zapytał. Nie mogłam się zatrzymać i wpadłam w zaspę. Wszystko mnie boli. Bałam się, że nigdy się nie zatrzymam. Nie chcę już jeździć na nartach, szlochała Matylda. Doktorowi zrobiło się przykro, więc wziął Matyldę na plecy i poleciał do swojego domu. Opatrzę twoje rany, a potem zabiorę cię do domu Irenki. Przyjaciele na pewno cię szukają, pewnym głosem powiedział doktor Sowa. Mali przyjaciele wytrwale szukali, ale nie mogli znaleźć Matyldy. Smutni wrócili do domu Irenki. A tam Matylda już na nich czekała. Wszyscy się ucieszyli. Hurra! Wszystko w porządku? Opowiedz nam, co ci się stało, powiedziała Basia. Matylda opowiedziała im całą historię od początku do końca. Czyli nie potrafisz jeździć na nartach? Zaskoczona Irenka zapytała. Nauczę cię. Wkrótce będziesz umiała skręcać i się zatrzymywać. Będziesz jeździć nawet najbardziej stromych górek. Dziękuję, powiedziała uśmiechając się Matylda. Już następnego dnia Irenka zaczęła lekcję nauki jazdy na nartach. Do końca dnia Matylda potrafiła zjeżdżać z małych górek i bezpiecznie zatrzymywać się na dole. Zobaczcie, Matylda jeździ! Trzeba to uczcić! Zawołał Staś i zaczął wygrywać melodię na lodowych soplach. Przyjaciele śpiewali i tańczyli dookoła szczęśliwej Matyldy.